szkoła nie leci. Będę się musiała przygotować na nowy rok szkolny. O, wiem, pomaluję sobie paznokcie. Tylko gdzie był lakier? O, tutaj są. Zielony i brzoch. Który tutaj wybrać? Jasiu, co robisz? A nic, tak sobie siedzę. A co ty tam chowasz? Co masz w ręce? A nic, robię porządki, układam lakiery. No, no, fajna zabawa, tylko wiesz, pamiętaj, że do szkoły nie wolno mieć pomalowanych paznokci. Wiem, przecież nie maluję. No, okej, wierzę ci, ale pytanie, czy ty jesteś w ogóle przygotowana do szkoły? No, w sumie jestem gotowa, tylko muszę jeszcze bluzkę kupić. Chwila, ale to co ja się orientuję, to ty masz dobrą bluzkę, po co mam kupować? No to w takim razie to nic nie potrzebuję. A zeszyty przygotowane, podpisane, okładki założone? Mamo, przecież się przez weekend to zrobię. Tak, ładnie się mówi. Wiesz, jak weekend szybko zleci, pokaż lepiej, sobie sama zajrzę. Tutaj są zeszyty. O, a co to za ładowarka? Co to za kable? To jest do telefonu, do zegarka. No to co, wszystko ma być tutaj nakładzione? Tak. Przecież tu mają być zeszyty i w ogóle nic nie jest podpisane. Pokaż. No, proszę, puste. Proszę, puste. No przecież ty ewidentnie jesteś nieprzygotowana. Nie wiadomo do czego zeszyt. Matematyka, angielski, w ogóle nieprzygotowane nic. Mamo, przecież to jest w kratkę do matematyki, a co, w polski mam pisać kratkę? No dobrze, ale polski też nie jest podpisany. Z tego nic nie wynika, gdzie jest ten polski. W ogóle nie ma polskiego. No proszę, śliczny kotek, niby w linie. Ale nie podpisane. A wy już macie wszystko przygotowane? Jak tak, to dajcie łapkę w górę. Może Michasia się zmobilizuje i szybciej przygotuje do szkoły. Dobra, ja wracam do swoich spraw. A ty to ogarnij i... Dobra. Który dać do matematyki? Ten? Ten? Czy jeszcze może ten? Czy ten? Czy ten? Czy ten? To może teraz sobie pomaluję paznokcie. Tylko żeby mama nie weszła. Bo będzie kiepściutko. Co chcesz, Michasiu? A nic, sobie tylko tak patrzałam, co robisz. O, galaretkę, a jaką? No właśnie, nie wiem, zastanawiam się, wiśniowa czy pomarańczowa? No może lepiej pomarańczowa. No dobra. I pamiętaj, zeszyty już podpisujesz? Tak, tak, już podpisuję. Super. Który sobie ten kolor wybrać? Różowy czy zielony? Może ten i ten? Świetny pomysł! I gotowe! Zabiorę za podpisywanie zeszytów. Do matematyki na początku niech będzie ten z pieskiem. Czym to tylko podpisać? O, ten jest fajny z truskawką. On nie pisze. Wezmę inny. A ten wezmę. Mama, przecież tych zeszytów nie da się podpisać! Jak to nie da się podpisać zeszytów? To weź inny długopis! No normalnie się nie da, bo wszystko się ślizga po tej odkładce! To może naklej naklejki? No dobra, to podpiszę na tych naklejkach! Tylko pamiętaj, przed naklejeniem je podpisz! Okej, dzięki! Hej, a co ty masz do tych paznokcia? Nie, co widzisz, paznokcia. Hej, paznokcia, a nie? I ty tak zamierzasz iść do szkoły? No przecież przygotowałam się do rozpoczęcia roku szkolnego. Nie, 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 absolutnie się na to nie zgadzam. Przecież jak pani to zobaczy, to oszaleje. No i co, to jest takie zabawne i jeszcze się śmiejesz? No to jest specjalny lakier dla dzieci, można go zdjąć w każdej chwili. No dobra, że się zdejmie, ale chyba nie zamierzasz tak iść do szkoły. Poza tym druga sprawa. Co ja widzę na tej głowie? Co, no włosy. Tak, tylko twoje włosy? Przecież tu są też jakieś kolorowe warkoczyki.
No przecież jej razem zrobiliśmy na wakacyjnym wyjeździe, a mogę przecież jej wynieść na rozpoczęcie roku szkolnego, co? Tylko na jeden dzień chociaż? O nie, nie koleżanko, ja się na to nie mogę zgodzić. Warkoczyki były na wakacje, to dobrze, ale teraz jest szkoła i warkoczyki muszą zniknąć. Nie no, mamo, proszę! Ale to nie ma co prosić, takie są zasady, jest regulamin w szkole. Dobra, od razu to zrobimy, rozplączemy i będzie po sprawie. Ile ty tego tu masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze tu, szósty. O nie, jakby to twoja pani zobaczyła, no to nieźle by było. Ale przynajmniej jeden, no proszę. Nie, zero, ma być zero. Zaraz się za to zabierę. Szkoda. Dobra, nie gadaj, gdzie masz nożyczki? Ciak. Co, chcesz mi włosy obciąć? No te sztuczne muszę, żeby dalej rozplątać. No to co, ciacham? I pierwszy warkoczyk gotowy. Proszę pozostałość. A teraz muszę wyplątać ten z twoich włosów. Wow, no pięknie, ale się skręciły. Pokaż. Nawet te sztuczne, zaraz ci pokażę, no, jak zdejmę. Zobacz. O, chyba ci obcięłam trochę włosów. Nie! Żartowałam. No to dobrze, bo była taka zemsta. O nie! A wy musicie rozplątować warkoczyki na rozpoczęcie roku szkolnego? To napiszcie mi w społeczności. Na pewno musicie. Uwaga! I pierwszy gotowy. Pokaż. O, zobacz, nawet się zachował. Możesz do jakiejś laleczki użyć. No to co, który? Jedziemy od razu. Ten jest super. Jak on mi się podoba. Jest taki kolorowy. Kolorowy! Te nożyczki chyba jednak nie są ostre, ale damy jest. Proszę. Taki piękny. Wiem, mnie też się podobał, ale nie martw się, w końcu za rok znów są wakacje. Dobra, włosy gotowe, paznokcie, musisz pamiętać o nich. I jeszcze bluzka nam została, proszę. Ostatni kosmyk. W ciemności. A te też ci się zakręciły. Zobacz. Ale pod wpływem tych warkoczyków. No ale one się wyprostują oczywiście. O, ale sobie to teraz koszula. Wow! Nawet ładne! Hej, ale ja widzę, że nie podpisałaś tych zeszytów. No nie, no bo ty mi robiłaś warkoczyki. Aha, no to trzeba to zrobić. Podpisz, a ja zajmę się bluzką. No dobra. Dobra, to idę do szafy. O, ta będzie super. Zobacz, ta ładna, kotkowa, piękna, biała, elegancka, czarny motyw. No wystarczy ją tylko przepracować, bo jest czysta. I spódniczka. Do tego spódniczka, baleriny i gotowe. Dobra, to idę ją zanieść do pokoju. O, Marek przyszedł. No Marek wrócił, co miał wrócić, matko. O, dobrze, że jesteś. Wiesz co, zajmij się galaretką, jest w kuchni, tam ją odłóż, a ja idę Michasi z zeszytami pomóc. No dobra, to się zrobi, ale najpierw co, kawa będzie. No dobra, niech ci będzie. O nie. O nie. Nie no, masakra przecież. Bluzka Michasi. Oż ty. I co teraz? Przecież to nie chcę puścić. Nie no, jak one to zobaczą. Ale to nie jest śmieszne. O matko. A to miała być bluzka do szkoły. Na rozpoczęcie roku szkolnego chyba. Dobra, coś z tym trzeba zrobić. Może one zauważą. No dobrze, to już mamy kolejną podpisaną. Michasia, resztę sobie poradzisz. Ja idę do taty, dobra? Dobrze. No to pięknie. Marek! Coś ty zrobił z tą bluzką? No patrz, co się stało. To wszystko przez tą twoją galaretkę. Kazałaś mi się zająć galaretką tu. A w ogóle kto tu bluzkę położył? W tym miejscu.
Wielka filozofia przynieść galaretkę. Bluzkę położyłam, bo chciałam prasować. No to w kuchni się daje bluzkę do prasowania. To chyba do pokoju się daje, nie? A nie w kuchni galaretkę. No i co teraz z tymi plamami zrobić? To w ogóle puści czy nie puści? Dawaj, no co ma puścić? W życiu! Jej, ale plamy. To już chyba nie zejdzie. No bo tak się dzieje, co się dzieje? No co się dzieje, zobacz. Moja bluzka! Tata załatwił bluzkę na cacy. Ja myślę, że to już nie zejdzie, galaretką polam. No jak na cacy, znowu taty wina. A kto postawił galaretkę? A kto dał bluzkę w ogóle w tym? W kuchni? No i co teraz? To była moja ulubiona bluzka. Czym ty pójdziesz do szkoły? Ojej. Znowu mamy problem. No jaki problem? No wypierze się bluzkę i będzie tyle. I pójdzie normalnie w bluzce do szkoły przecież. Marek, tego się nie da wyprać. To co to za galaretka jest? Normalna galaretka. O, a ja mam świetny pomysł. Ciekawy jak? No ja już się boję. To ja wam teraz pokażę, co można fajnego zrobić z tą bluzką. No, no ciekawe. Proszę, pokaż. Proszę, proszę. Bierzemy galaretkę. Wstawiamy galaretkę do umywalki. Tak? Proszę mi dać, proszę wyciągnąć bluzkę z tego. Co? A? Michaśka? Wiem, co on zrobi! Nie! To zamoczy w galaretce! O! I dzięki temu procesowi będziesz miała żółtą bluzkę do szkoły. No i proszę. Nie! O nie! Coś mi zrobi! Proszę. Ojej! O, jeszcze tu plamki białe zostały. Kochane kochani! Ale one dalej będą przecież kochane. Tylko, że nie będzie biała bluzka. A bluzka biała. Jaka? A gdzie to jest napisane, że musi być biała? No biała, no w szkole ja. A proszę. Co, na... 3, 4, tam, Michaśka! No słuchaj, będzie ładna! Ej, w sumie? I teraz ją tylko bierzemy. O nie! I patrzcie, co wyszło, takie DIY, czy jak się to tam... I będzie miała jednolity kolor. I co zostanie? No ona będzie taka, wiecie. Wow. Ale ładna! Uwaga. Ej, podoba nam się! No. O, tu wam pokażę. Tam, tarara! Jo! Hej. No bo trzeba ją zamoczyć na dużej galaretce. Super bluzka, jak nowa, Michaśka. No i spoko. Wow. Ej, no naprawdę super kolor wyszedł. No powiem ci szczerze, że ale ty patrz, ona jest pod kolor tej swojej sukienki nawet. No i tak ojciec sytuację uratował, proszę. Bluzka żółta jest na szkołę? Jest, wszystko okej. Okay. Miała być biała, będzie żółta w tym roku. O, a ja mam świetny pomysł. Jak dacie galaretkę truskawkową, to będzie czerwona wtedy bluzka. A ręce też będą czerwone, jak twoje są żółte teraz. Albo zielone? Nie, nie będą. Ale to je ręce tak się zmienią. Trochę. Ale bluzka powinna mam bardzo ładnie kolorować. To jest w ogóle bardziej naturalne. Można go jeść spożywczy, więc nikomu się nic nie stanie. Także eko, eko. No powiem, Michasiu, no. Że tata rzeczywiście rozwiązał, wyszedł z tego. Wybrnął z całej sytuacji. Tak. A wy napiszcie w społeczności, co wy myślicie o tym fantastycznym pomyślcie tatusia. No powiem ci też, że koszula jest fajna, będę też w niej chodzić, ale na rozpoczęcie roku pójdę w białej. Więc pojedziemy teraz kupić nową koszulę albo bluzkę. No tak, musimy. Ale powiem ci, że mnie się ten kolor podoba. A mnie się też podoba. No ale nową bluzkę to chyba fundnie tatuś, co? Tatuś, tak, tak, tak. Ja? Ja bluzkę uratowałem. O nie, nie, to jest tylko częściowo uratowana sytuacja, więc myślę, że to winowajca poniesie koszty. Tak, 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 tak. To chodźcie z nami na zakupy. No właśnie, czy coś znajdziemy fajnego? No to idziemy! No idziemy szukać koszuli, no to chodźcie. Bierzemy coś? No może taką, ale większą. Taką gładką już bez kotków. A właśnie, tu kotki były ostatnio, nie? Tu są, popatrz, nie kotki, ale te. O, taka? Gdzieś inne znaczki. O, pokaż tą. To podam twoich kotków nawet. Więc nic straconego by nie było. Mhm. Ale chyba taka sama, nie? Ale nie. Nie, to jest... Nie, podobna. Tamta była rozpinana na całości. Mhm. No i jest koszula. Wybrana już jest? No, wybrana. Pokaż ją. Ej, ale zobacz, podobne są, bo tu są tak kotki, jabłuszka, serbuszka. Ale kotki z tamtą się ale zgadzają. Ale te kotki są mniejsze. Dobra, czyli jedna będzie żółta, druga będzie biała. Dobra, akceptuję ją. No i już zakupy zrobione.
Słuchajcie, wróciliśmy już do domu, no i to jest moja koszula. Tak, kupiłyśmy nową koszulę, no bo wiecie, z odcinka, że tamta zmieniła... W żółtą. Tak, z białego zamieniła się w żółtą. A na rozpoczęcie roku szkolnego nie można i w żółtej. No nie wypada, bo to ma być strój jaki? Galowy. Właśnie, a galowy to galowy. No to na dzisiaj też tyle, dać łapkę w górę na samego odcinka, to na razie, pa! I życzymy udanego rozpoczęcia nowego roku szkolnego! To na razie, pa!